by wieś pozostała wsią. O to będziemy walczyć do końca, tak mówią mieszkańcy miejscowości Prandocin-Iły w województwie małopolskim. Czy jest się czego bać? Czy wszystko jest już przesądzone? Czy mieszkańcy stracą malowniczy, sielankowy krajobraz na swoją miejscowość, na swoją wieś? O tym dziś w programie Głos Regionów Interwencje. Beata Rzemieniuk, zaczynamy. Nie chcemy poszerzenia strefy gospodarczej, mówią mieszkańcy gminy Słomniki. Tak reagują na proponowane zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Mają one objąć teren, na którym jeden z przedsiębiorców planuje postawić magazyny. Mieszkańcy obawiają się, że przez kolejne inwestycje ich miejscowości stracą swój wiejski charakter. Już teraz narzekają m.in. na hałas. Burmistrz przekonuje, że rozbudowa strefy gospodarczej to szansa na rozwój gminy. Radni mają głosować w tej sprawie jeszcze w czerwcu. Czego tak naprawdę mieszkańcy się obawiają, skoro strefa jeszcze nie powstała? Choć urzędnicza machina ruszyła, to jeszcze nic nie jest przesądzone. A zatem pytania na początku do pani Magdaleny Buczek, sołtysy wsi Prandocin-Iły. Czego się tak naprawdę obawiacie? Obawiamy się, można by powiedzieć tutaj, proszę państwa, przemysłu, być może ciężkiego. Na tą chwilę nie wiemy, jaki rozwój, do czego to będzie dążyć. Być może powstanie podobna strefa w sąsiedniej wsi tutaj w Wężerowie. To co wiecie? Co wiecie, co ewentualnie miałoby powstać w waszej miejscowości, w waszej wsi? Jeżeli chodzi tak naprawdę, to nie wiemy jeszcze, w jaką stronę to się będzie rozwijać. To coś w ogóle powstanie? Potwierdzają to jakieś dokumenty, do czego dotarliście? Albo w jaki sposób zostaliście... No właśnie, co pan wie na ten temat? Co ewentualnie miałoby tu powstać? No przecież mówione było 30 metrów do góry, beton. Budynki, wysokie budynki na 30 metrów, tak? No to jest mokrzadło, trzeba ziemię. Jak ogromne te budynki? Jak ogromne, mówię, 30 metrów. Na jakim obszarze? 60 hektarów jest do przekształcenia z terenu rolnego na tereny produkcyjno-usługowe. I tego się obawiamy, że tutaj teren zostanie po prostu z rolnego nam zabudowany. Do tego ma powstać droga 7-metrowa, która przetnie całą wieś na dwie części, ponieważ tutaj znajdujemy się na jednej części wsi, a 1,5 kilometra jest druga część wsi. Między tymi dwoma planuje się wybudować drogę, gdzie rolnicy mają swoje tereny rolne, na których produkują. No. Ewentualnie, czy wiecie, w jakiej odległości od pierwszych zabudowań, od waszych domów miałaby powstać ta firma? No nie wiemy, ale widzimy, co się dzieje w sąsiedniej wsi. Tam już zostało pobudowane, mają przed oknami hale większe jak domy. Sąsiednia wieś. Czy są tutaj mieszkańcy tej sąsiedniej miejscowości? Co u was się dzieje? Jak to u was wygląda? Wiemy, że mamy hale. Co dokładnie jest tworzone w tych halach? U nas pierwszy punkt spojrzenia to jest taki, że dlaczego powstała ocynkownia na takim metrażu odcinka, gdzie nie pozwalają wymiary do budynków naszej miejscowości i wioski. Jest taki ciężki smród, że nie idzie okna otworzyć. Komin dymi, a ten, który przyjechał na zebranie z panem zastępcą burmistrza Chwaskiem, powiedział, że to będzie nowa technologia i nie będzie nic czuć. A tu nie idzie po prostu tego wytrzymać i jeszcze mają prawdopodobnie robić zamiar następną drugą ocynkownię, bo to jest naprosto moje okna i domu. Pan też mieszka obok tej strefy przemysłowej. To dla pana jest też uciążliwe? Tak, ja mieszkam przed całym parkingiem. Nie da się okna normalnie otworzyć, zwłaszcza wieczorami. Jest jeden huk i hałas. Hałas, smród pan tutaj mówi. No i dobrze, interweniowaliście gdzieś w tej sprawie? Coś to przyniosło skutek? Żaden skutek nie przyniosło do tej pory. Parę dni temu, była też telewizja u nas na wsi. No parę dni jest spokój teraz, ale to odkąd pojawi się dopiero telewizja. A do tej pory był jeden huk i hałas. I tak zwłaszcza jest weekendy. Dziś się przyszliście wspierać tutaj mieszkańców, swoich sąsiadów? Jak najbardziej. Proszę panie, wierzcie, chciałbym zaznaczyć, że obok ocynkowni, jak postawili ocynkownię, znajduje się budynek, w którym są przetwory spożywcze. Dalej są następne przetwory i oni dostali zezwolenie ocynkowni na takie po prostu budynki, że to sanepid im pozwolił na to. To jest raz. Teraz postawili budynek blisko drogi, co miał być w metrażu 30 metrów.
metrów, zrobili chyba 15 metrów i ten budynek już w tym budynku, jak go postawili, oblachowali, już telefony giną, nie idzie łączenie. Przyjeżdżają tirami, stają na naszej drodze pod wjazdem gospodarza, na całej drodze, wyładują towar. Ile to trwa? Ja dzisiaj jechałem z Miechowa. Ile lat to trwa? Takie sąsiedztwo, uciążliwe sąsiedztwo dla pana, jak pan mówi. To ten budynek, jak zaczęli stawiać, to stawili w poprzednim roku. Zaczęli stawiać go i stawiają, i nocami jeżdżą, towary wożą, nie idzie spać, bo tak, z jednej strony wsi i z drugiej strony. I dojeżdżają niedaleko mnie, wjeżdżają na plac, wyciągają błoto, że nie idzie po prostu przejść po tym błocie. Kurz i okna nie idzie otworzyć. To, co się dzieje u sąsiadów w sąsiedniej miejscowości, to państwa przeraża, że takie coś, nazwę, miałoby powstać też na waszym terenie, na działkach Tuszowo? Dokładnie, tego się obawiamy. Co więcej, inwestycje zrealizowane na terenie sąsiedniej miejscowości są dopiero w 30, może 40%. A skąd ta wiedza? Chociażby z gminy. To są tereny na czarno, które są w tej chwili zagospodarowane, powstały tam jakieś budowle, hale i tak dalej. Pozostało jeszcze kilkadziesiąt hektarów, na których coś więcej powstanie. Teraz już nie można żyć w Wężerowie, a co będzie, jak to zostanie wypełnione? Obawiamy się my, jako mieszkańcy Iłów, żeby to dobrodziejstwo nie przyszło do nas. Ale być może powstaną nowe miejsca pracy. Czy zwracacie też na to uwagę? Tak, miejsca pracy dla naszych sąsiadów z Ukrainy, być może z Pakistanu, bo z lokalnych, okolicznych mieszkańców na palcach jednej ręki można wyliczyć tych, którzy... Potwierdzają to państwo? Ile osób pracuje tutaj z tych miejscowości w tej strefie przemysłowej, która powstała w Wężerowie? Faktycznie dużo osób pracuje z miejscowości, czy nie? No, nie pracuje, a tak pan powiedział, na jednej palcach jednej ręki można wyliczyć. Mają swoich pracowników i potem jeszcze ściągają z dalekich krajów, gdzie im nie dają pracy na co dzień, tylko dwa dni, żeby pracowali, a potem, żeby w domu siedzieli i z czego oni będą żyć, z czego będą mieć pieniądze, a za mieszkanie, za wszystko trzeba zapłacić. Nie chcecie nowych miejsc pracy. Nie, ale panie redaktorze, ja bym jeszcze tutaj wrócił do tego właśnie, do tej mapy. Niech pani zobaczy. Tutaj to jest ta strefa, która już istnieje teraz na Wężerowie, prawda? Tutaj mamy, tej strefy jest ponad 70 hektarów. Teraz ona jest zabudowana gdzieś, około 28 hektarów jest zabudowane. To stanowi gdzieś 33%. Ponad 60% jeszcze strefy jest niezabudowane. To po co tworzyć nową? Po co? Jak tu mamy 50 hektarów, a tu burmistrz... Ale drodzy państwo, też jest wolność gospodarcza. Skoro ktoś wykupił działki, to ma prawo też... Posłuchaj jeszcze, tutaj ten teren jest już uzbrojony. Tu jest wszystko. Tu są drogi, jest gaz, jest woda. Tutaj nie ma nic. Tu dopiero chcecie też zafundować swoim sąsiadom, mieszkańcom Wężerowa, jeszcze większą strefę? Nie chcemy też tego, żeby też nie było to, bo wie pan, jak będzie to tutaj, to będą znowu tiry stąd przejeżdżały dalej tu. Jeszcze będą mieć gorzej ci mieszkańcy, bo ten ruch będzie jeszcze gorszy. Zamiast było zrobić tutaj, w sumie nie ma tutaj, tu jest droga E7. Zamiast było zrobić tutaj wjazd tędy, a nie tędy tutaj, jak idzie ta właśnie ulica Szklana, gdzie ona jest tak, nie wiem, czy pani tam była i widziała to, jak ona jest zbudowana. Tam żaden tir nie może się złożyć i wszyscy jadą przez wieś tymi tirami. Tiry są najbardziej uciążliwe, ten ruch samochodowy? Wszystko jest uciążliwe. Zasięg telefonii komórkowej, telewizja, ruch na drodze naszej wspólnej, gminnej, publicznej, powiatowej czy lokalnych. Pisk maszyn, który dochodzi, niesie się na 2 kilometry wieczorami. Ja słyszę tutaj, mieszkając w tej miejscowości, jak wózki widłowe 2 kilometry dalej operują w nocy. To na jakim etapie jest ta sprawa? Czego się tak naprawdę obawiacie, że ta strefa miałaby powstać tu? Obawiamy się wszystkiego tego, czego doświadczają już mieszkańcy Wężerowa. A oczekujemy, nasze oczekiwania, mieszkańców tutaj tej społeczności są takie, że radni naszej gminy i władze naszej gminy wsłuchają się w głos mieszkańców i będą realizować ich oczekiwania. Czyli nie będzie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Tak? Do tego dążymy. No to wobec tego pytamy pana burmistrza. Jest także przewodniczący rady. Na początku do pana burmistrza. Panie burmistrzu, czy podziela pan obawy mieszkańców? Ludzie boją się, że będzie podobna sytuacja jak w Wężerowie. Smród, hałas. Ja rozumiem oczywiście obawy. Niemniej jednak te obawy można systematycznie, krok po kroku, punkt po punkcie rozwiewać. Dlatego, ponieważ strefa w Wężerowie i strefa w Iłach to są dwie rzeczywistości. Strefę gospodarczą w Wężerowie utworzono w 2006 roku, kiedy burmistrzem był mieszkaniec Wężerowa.
Ja popełniłem pewien błąd, przyznaję się. Dlatego, ponieważ jak robiliśmy zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, to tą strefę w Wężerowie kosmetycznie poszerzyłem o grunty, które należały do mieszkańców Wężerowa. Pomyślałem, że dobrze byłoby, żeby mieszkańcy miejscowości, w której tworzymy strefę, skorzystali również na tej inwestycji. Otóż chcę powiedzieć, że parking, który w tej chwili tak dokucza mieszkańcom, oraz jedna hala, która się w tej chwili buduje, powstały na gruntach, które mieszkańcy Wężerowa sprzedali firmie pod inwestycje. Czy są tutaj ci mieszkańcy? Proszę panią na chwilę. Proszę panią, proszę panią, zrobili tak z nami. Mieliśmy pole orne i ja miałem między tym odcinkiem. Zabrali to pole na siłę. Nie chcesz pola, to pieniądze. No to ja się wymieniłem, no to mi dali gdzie indziej. Jest klasa ziemi druga i trzecia. Na takiej klasie można budować i przemysłowe pola robić, a mieszkańcy nie mają na pagórkach, na kamieniach uprawiać i orać. Ja się z tym nie zgodzę. To jest pierwsze. Jak zebrali te pola, zrobili spółdzielnię Czech, to urząd gminy przekazał im, żeby hodowali tuczniki. No i tak się działo. Rozumiem, że zostaliście w jakiś sposób wprowadzeni błąd? Oczywiście, bo ja nie chciałem tego pola oddać, dlatego żeby miałem koło domu od razu. To na siłę. I wszyscy, żeby to pole, jakby nie pasuje, to na wymianę albo pieniądze. I wtedy jak zrobili po prostu z tym polem porządek, to później wzięli i przekształcili na pola przemysłowe klasę ziemi drugiej i trzeciej, bo mi dali, bo taką miałem klasę. Tu mamy dwa stanowiska w tej sprawie, ale skupiamy się teraz na miejscowości. Chce pan się odnieść do tego? Koniecznie dlatego, ponieważ mówimy, pan mówi o głębokiej przeszłości, kiedy tworzono rolniczą spółdzielnię produkcyjną w Czechach. Więc to jest głęboka przeszłość i z tym pan może mieć rację. Natomiast ja mówię o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w roku 2015, w ramach której to zmiany pewną część gruntów należących do właścicieli mieszkańców Wężerowa przekształciliśmy na ich życzenie w teren przemysłowy. Te tereny zostały sprzedane inwestorowi i dokładnie na tym terenie został utworzony parking, który teraz jest kontestowany, i jedna hala, która się w tej chwili buduje. Na terenach prywatnych. Ja bym chciała, żebyśmy się skupili. To jest jedna rzeczywistość. Tak, to jest Wężerów. To jest rzeczywistość, gdzie rzeczywiście przewidziana już w 2006 roku strefa zielona, buforowa pomiędzy strefą zamieszkania a przemysłową wynosi 30 metrów. Gdzie? Około. Ale jak ta strefa też wygląda? W zdecydowanej większości jest to po prostu trawa. Strefa zielona, wydawałoby się, że powinno być więcej jednak drzew, krzewów. Oczywiście, jeżeli... Tak trwa to od 2006, no to ktoś zaniedbał też tę sprawę, prawda? Ze względów może przedsiębiorca też trzeba by było od niego wymagać, żeby zadbał o mieszkańców Wężerowa w ten sposób. Tak, oczywiście inwestor w tej chwili może to zrobić, budując na przykład ekrany akustyczne. Jeżeli z pomiarów natężenia hałasu taki obowiązek będzie wynikał, to pewnie inwestor... Panie burmistrzu, ale schodzimy troszeczkę... Prandocin Iły. Tak, Iłów. Ja jedno pytanie. Jakie korzyści miałaby gmina, gdyby strefa przemysłowa powstała? Gdyby były, ujmę to tak kolokwialnie, klepnięte zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i strefa powstaje. Jakie to są korzyści? Proszę państwa, trzeba stwierdzić jedną rzecz, że inwestorzy, którzy rozwijają przemysł, którzy budują hale, przede wszystkim płacą podatek od nieruchomości. Otóż chcę powiedzieć, że jedna firma w strefie gospodarczej płaci podatek od nieruchomości porównywalny z podatkiem od gruntu od wszystkich rolników z całego terenu gminy. A mamy na wsi 9 tysięcy mieszkańców. Wśród nich jest bardzo wielu rolników. Cały podatek rolny w gminie to jest około 1 800 tysięcy i podobną kwotę płaci tylko jeden przedsiębiorca w strefie. Dobrze, to się opłaca, ale widzi pan tu wszystkich też ludzi. Proszę państwa, jest to jedyny sposób na to, żeby można było gminę rozwijać, bo gmina, która nie ma dochodów, nie ma też wydatków, nie ma inwestycji. Ale co to znaczy rozwój? Co dokładnie? Może ja się zapytam, czego by chcieli mieszkańcy? Jak byście chcieli, żeby się gmina rozwijała?
No na pewno nie betonując nas, tylko żebyśmy mieli tak jak mamy no tereny zielone, elegancko, ładnie. Przyjeżdżając z okolicznych gmin mieszkańcy na rowerach tutaj dookoła jeżdżą i to zostanie stracone. Żeby zostało to w takim kształcie? Zostało, no bo oni chcą nas, chcą rozwój gminy za wszelką cenę. Za wszelką cenę. Wobec tego mieszkańcy nie chcą wielkich zmian w tej miejscowości. Zatem wydaje się, co za tym dalej idzie, nie potrzeba tak ogromnych pieniędzy z tej strefy. Nie chcą zmian, nie chcą inwestycji, ale miejsce, na którym stoimy, to inwestycja oddana w ubiegłym roku. W ubiegłym roku 3,5 km nakładki asfaltowej na Iłak, na Sosnówce. Droga łącząca Prędocin Iły z Sosnówką. Wyremontowana remiza. To bez wpływów od przedsiębiorców gmina by sobie nie dała rady z takimi inwestycjami? Żadnych szans. My w tej chwili mamy nadwyżki operacyjnej w 2022 roku wyjątkowo wysoką, bo 9,5 miliona, a 8 milionów to jest podatek od nieruchomości. Jak znaleźć tutaj złoty środek, panie burmistrzu? No, jest na to złoty środek. Nie przyszło tutaj 10-15 osób. Około 300 osób sprzeciwia się temu pomysłowi. Chcą walczyć o swoje tereny zielone. Martwią się też ludzie, że ich nieruchomości stracą na wartości, że działki też stracą na wartości. Z jednej strony gmina może się wzbogacić, ale stracą mieszkańcy. Zapewniam państwa, że co najwyżej możecie zyskać, jeśli chodzi o wartość nieruchomości. Proszę bardzo. Otóż pani redaktor. Ale dlaczego państwo się śmieją, jeżeli pan mówi, że mogą wasze nieruchomości jedne dnie ta... Pani, gmina to jesteśmy między innymi my. A pan burmistrz, stojąc w tym miejscu, na które gmina łoży pieniądze, bo ono powstało, pełni nasz ten urząd z naszego nadania. Więc oczekujemy, że wsłucha się w głosy mieszkańców, podobnie jak radni naszej gminy, i będą realizować nasze oczekiwania i konsultować z nami zmiany, które mają nastąpić w naszej miejscowości. Budujemy tu domy, zakładamy rodziny, ufając. Sprowadziłem się do tej miejscowości po latach, przed 3 laty, mając widok na las, świeże powietrze i tereny rolnicze. Gdybym wiedział, że ma tu powstać strefa przemysłowa, nie budowałbym tu domu. I podobnej sytuacji... Zainwestował pan sporo? Wszystko. Jestem już duży chłopczyk. Nie mam oszczędności w kieszeni. Wszystko włożyłem w dom, tu jestem w trakcie budowy. Podobnie jest tu wielu innych młodych ludzi. W tej chwili buduje się około 10 nowych budynków w miejscowości, która ogólnie liczy 60 kilka dymów. Gdyby wiedzieli, że takie plany powstaną i spodziewali się, że będzie to strefa przemysłowa... Są młodzi ludzie. I co, jeżeli powstałaby strefa, to nie chciałby pan tutaj mieszkać? Może będzie miejsce do pracy? W żadnym wypadku. Miejsce do pracy jest, ale nie tutaj. To jest perspektywy pracy są... Czy chciałbyś to tak mieszkać, jak Wężorę mają mieszkańcy? Proszę tam przejechać. I budować sobie kamerą, pokazać ile metrów, jak daleko. To jest argument. Metrów, tylko jest 15. Pan burmistrz się myli. Z niego chyba był słaby nauczyciel. Sam pan burmistrz kiedyś nam mówił, że tam miało być 30 metrów, ale inwestor zażyczył sobie 15, bo nie wchodzi w inwestycje. I od razu wszystko zostało przesunięte, bo inwestor sobie tak zażyczył. Więc tutaj jest planowane około 100 metrów buforu, ale nie wiemy. Jeśli sobie inwestor zażyczy 10 metrów od drogi, to prawdopodobnie gmina od razu to klepnie. Co zrobią w tej sprawie radni? Pan jest przewodniczącym. Jak pan reaguje na obawy mieszkańców? Tak jak powiedziałam też do pana burmistrza, to nie są obawy 5-10 osób. Zdecydowana większość tu chyba tej miejscowości. Tak, jestem przewodniczącym radem, ale przede wszystkim jestem radnym z tego rejonu. Podzielam obawy mieszkańców. Mimo, że z początku głosowałem za tą strefą, ale teraz wszystko wracamy do punktu wyjścia, ponieważ będziemy głosować na nowo. Kiedy głosowanie? Pod koniec czerwca. Jak inni radni reagują na te nastroje mieszkańców? Na plany, też zamiary inwestora? Ja ze swojej strony przywiozłem tutaj radnych, żeby zobaczyli ten teren. Staram się organizować spotkania z mieszkańcami, żeby mieszkańcy mogli przekonywać radnych do swoich racji. Wiem, że mieszkańcy również w inny sposób docierają do radnych. Zobaczymy, mam nadzieję, że wsłuchają się w głos mieszkańców. Czyli pan będzie głosował przeciwko tym zmianom w planie zagospodarowania przestrzennego?
Ja będę głosował. Działka zostanie rolną, a nie przemysłowo-usługową? Państwo po czynach ich poznacie. Ja będę głosował zgodnie ze swoim sumieniem. Macie teraz państwo czas, żeby zadać pytania i burmistrzowi, i przewodniczącemu. Co chcecie? Ja mam pytanie właśnie. Dlaczego nie państwo nie zajmiecie się Polanowicami? Jest teren państwowy, Kowru to jest teren. Wiem, że to jest pierwsza, druga klasa, ale przecież można się dogadać. Będzie za darmo. Jest teren tutaj blisko drogi, wszystko jest daleko od zabudowań. Tym się trzeba było zająć. Porozmawiaj właśnie z Kowrze. Panie burmistrzu, czy to jest pomysł, to co mówi mieszkaniec? Daleko od domów, nie będzie problemu. Szanowni państwo, trzeba jednak wrócić do meritum, bo tutaj wiele słów padło, a nie ma możliwości odniesienia się. Mianowicie, nie dotykamy terenów budowlanych na Iłach. Próbujemy zrobić zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze, pierwotnie powiedziane 60 hektarów, ale to jest już zweryfikowane do 40, dlatego ponieważ te 20 hektarów to miały być grunty właścicieli mieszkańców Iłów, ale jeżeli sobie tego nie życzą, to nie będzie zmiany na ich terenie. Ja zrobiłem ankietę, jest troszkę osób za, troszkę przeciw, wielu nie odpowiedziało na tę ankietę. Znaczy, jeżeli stanowisko jest negatywne, nie zmieniamy gruntów prywatnych, tylko jedną działkę 40 hektarów. To po pierwsze. Po drugie. Bo kosmetycznie będzie powiększana strefa. Na razie jest cicho, a później będzie powiększana coraz więcej. Nie może się, nic stać. Mieszkańcy boją się, że w trakcie będą wprowadzane zmiany, które będą dla nich uciążliwe. Nie może się nic stać bez woli właściciela gruntu. Ani zmiana planu zagospodarowania wbrew jego woli nie może powstać, ani na tym terenie nic nie może powstać, jeżeli właściciel się na to nie zgodzi. No proszę państwa, po pierwsze, teraz kolejna kwestia. Strefa buforowa... Kończy powoli nam się czas programu, więc prosimy w kilku zdaniach. Od terenów zamieszkałych będzie co najmniej 200 metrów. Mieszkańcy mówili, że w poprzednim przypadku w Wężerowie miało być 30, jest 15. Nie, jest tyle, ile miało być. No nie, to nie. Państwa, to jak to jest? Okej, mówmy o Iłach, dobrze? Ale mówmy o Wężerowie. Dedykowana droga dojazdowa, tak żeby tiry nie szły przez miejscowość. Z każdej strony odległość od terenów zamieszkalnych to jest co najmniej 500 metrów od strefy. Zgłaszaliśmy oczywiście informację o tym, że będziemy realizować dziś program do inwestora. Nie zaszczycił nas swoją obecnością na sam koniec. Będziecie walczyć? Jak będziecie walczyć? No jak tylko możemy. Jesteście naszą chyba ostatnią nadzieją. I w ten sposób możemy walczyć, bo już inne drogi wyczerpaliśmy praktycznie. Protestowaliśmy, pisaliśmy pisma. To był program Głos Regionów Interwencje. Państwu dziękujemy za obecność. Państwu dziękujemy za uwagę.